Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym złożyliśmy list do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w imieniu Zarządu Oddziału Stołecznego Kongresu Nowej Prawicy. W liście tym pytamy, czy pani prezydent rzeczywiście przeznaczyła ponad 40 milionów złotych na nagrody dla swoich urzędników. W sytuacji, gdy podczas kampanii wyborczej, która była pół roku temu, obiecywała warszawianom, że nie będzie wydawała ich pieniędzy na rzeczy niepotrzebne, na rzeczy zbędne. Obiecywała politykę zaciskania pasa. W tej chwili rzeczywiście jest to polityka zaciskania pasa, ale podatników warszawskich, którzy muszą sobie pas zacisnąć o jedną dziurkę, żeby zapłacić w podatkach na nagrody dla urzędników. Chcemy wiedzieć, czy jest to rzeczywiście prawda. Chcemy wiedzieć, ilu urzędników zatrudnia warszawski ratusz i ile pieniędzy jest wydawane na nagrody dla tych urzędników. Jednocześnie, jak nam donosili ci, którzy nam tą wiadomość przynieśli, sugerowali nam, że te pieniądze to są po to, żeby urzędnicy warszawscy wiedzieli, jak mają właściwie głosować podczas zbliżających się wyborów prezydenckich 24 maja. My aż tak złośliwi nie jesteśmy i nie będziemy podejrzewać, że to miało jakikolwiek związek z wyborami prezydenckimi. Dziękuję bardzo.